Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl. Edukacja. Geoedukacja. Ciekawostki geoedukacji. Ziemia nie jest płaska. Możecie nie uwierzyć, ale to właśnie było jedno z haseł Marszu dla Nauki, który odbywał się w 2018 roku. Zaczniemy jednak cytatem z Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego, a konkretnie z części zatytułowanej Pani Jeziora. Nimue milczała długo, skubiąc futro, którym była okryta. Ziemia zaczęła wreszcie mentorskim nieco tonem, ma kształt kulisty i krąży wokół Słońca. Zgadzasz się z tym? Czy też należysz może do którejś z modnych sekt, które dowodzą czegoś zupełnie przeciwnego? Ta ostatnia część sagi o Wiedźminie została wydana w 1999 roku. Więc jak widzimy, to nie jest nowy problem. Mamy lipiec 2024 roku i dzisiejszy odcinek będzie dotyczył nieustającego poglądu dotyczącego kształtu naszej planety, który według niektórych jest płaski. Dlaczego poglądy dotyczące płaskiej Ziemi w ostatnim czasie tak zyskują na popularności? Przecież nauka i edukacja jest tutaj spójna. W dodatku dowody na kulistość Ziemi są dosyć proste, zweryfikowane i możliwe do obserwacji samemu. Jednym z winowajców są media społecznościowe i internet. Zwłaszcza w tych pierwszych teorie spiskowe rozpowszechniają się bardzo łatwo, a dzieje się to dlatego, że to właśnie teorie spiskowe, rzeczy niejasne, niedopowiedzenia bardziej angażują użytkowników, a dzięki temu są też bardziej promowane przez algorytmy, którym zależy na tym, aby w mediach społecznościowych odbywał się ruch. Pewnie jako kolejną przyczynę można by wskazać upadek autorytetów zarówno w świecie nauki, jak i wobec instytucji. Od zawsze w człowieku znajduje się potrzeba zrozumienia. Jednak w dzisiejszym świecie zrozumienie niektórych bardziej skomplikowanych zjawisk jest dosyć trudne. Teorie spiskowe oferują prostsze rozwiązania. Włącz myślenie. To chyba jedno z haseł, które się bardzo mocno tutaj kojarzy. Niestety nie wszystko da się wytłumaczyć na prosty, łopatologiczny sposób. Jako kolejny taki element pewnie można wskazać grupy w mediach społecznościowych, które zajmują się teoriami spiskowymi, bardzo często są żywe, a ludzie w nich są dla siebie życzliwi i występują przeciwko jakiemuś wspólnemu wrogowi, korporacji, instytucji, a wspólny wróg zawsze jednoczy. Przyczyn jest o wiele więcej i tak naprawdę nie to jest tematem dzisiejszego odcinka. To raczej była potrzeba wyjaśnienia, dlaczego mierzymy się z sytuacją, która na logikę w XXI wieku, przy powszechnej edukacji i dostępie do informacji, nie powinna mieć miejsca. No ale zajmijmy się może kilkoma najbardziej powszechnymi teoriami płaskiej Ziemi. Chyba tym, co jest najczęściej poddawane w wątpliwość, to krzywizna horyzontu. Nie mówię tutaj o tym, że jest ona lub nie jest widoczna na zdjęciach, ponieważ jeżeli ktoś z Was zajmował się fotografią, to na pewno widzi, w jaki sposób działają obiektywy. Światło jest w nich załamywane i zależnie od ogniskowej obiektywu, to załamanie, zakrzywienie jest mniejsze lub większe. Natomiast porozmawiajmy o tym braku krzywizny horyzontu, którą możemy zaobserwować gołym okiem. Według teorii pseudonaukowych powinniśmy bez problemu zauważyć taką krzywiznę horyzontu.
według ich matematyki, na odległości 100 km większość obiektów powinna być już ukryta poniżej horyzontu. Tymczasem jesteśmy w stanie prowadzić obserwacje na o wiele większe odległości. No i tutaj pamiętajmy o kilku faktach. Ziemia jest naprawdę dużą planetą, zwłaszcza z naszej perspektywy. Dlatego tej krzywizny nie jesteśmy w stanie zaobserwować na krótkich dystansach. W środku lądu horyzont dodatkowo zasłaniają nam drzewa, pagórki czy inne przeszkody, a więc trudno jest tutaj w ogóle mówić o tym, żeby zauważyć jakieś zakrzywienie horyzontu, bo najczęściej obserwujemy po prostu rzeźbę terenu. Dopiero z większych wysokości możemy tą krzywiznę Ziemi zauważyć. Doskonale będzie ona widoczna dopiero na zdjęciach wykonywanych z naprawdę dużych wysokości. W nieco bardziej zaawansowanych teoriach zostaje podważona krzywizna Ziemi, która jest dobrze wyliczona, bo czasami faktycznie jest tak, że widzimy coś, czego nie powinniśmy widzieć. Taką możliwość daje zjawisko refrakcji atmosferycznej, czyli załamaniem się światła w powietrzu, a to dlatego, że wraz z wysokością zmienia się gęstość atmosfery, a światło, jak to fala, gdy przechodzi z ośrodka o mniejszej do większej gęstości, ulega załamaniu. Jeżeli ktoś z Was kojarzy okładkę płyty Pink Floyd, Dark Side of the Moon, to tam właśnie mamy taką sytuację. Dodatkowo tam jeszcze znajduje się rozszczepienie światła przy przejściu przez pryzmat, ale to już może nieco inna sytuacja. Pseudonaukowe poglądy dotyczące tego, że Ziemia jest płaska, podważają także występowanie siły Coriolisa. Dla przypomnienia, jest ona spowodowana właśnie ruchem obrotowym Ziemi, która jest kulista, a wynika z tego, że na różnych szerokościach geograficznych mamy różną prędkość liniową. Na równiku punkty poruszają się najszybciej, na biegunie one się nie poruszają, stoją w miejscu. To właśnie z tego wynika ta siła Coriolisa. I tutaj znowu spotkałem się zarówno z argumentami, że ta siła nie istnieje, albo że powinna istnieć dużo większa niż to, co można zaobserwować. Tymczasem wystarczy porównać kierunki ruchu powietrza w cyklonach tropikalnych znajdujących się na północnej i południowej półkuli. Również ruch powietrza w zwykłych niżach i wyżach atmosferycznych jest odchylany właśnie przez tą siłę Coriolisa. Także i trąba powietrzna, czyli tornado, będzie wirować w inną stronę na półkuli północnej i południowej. W wyniku działania siły Coriolisa odchylane są także pociski, o czym pisze Jerzy Eismont w książce Celność broni strzeleckiej. Według informacji, które tam znajdziemy, tor lotu pocisku na odległości 1000 metrów zmieni się o około 7 cm. A przy strzelaniu na odległość 120 km z działa paryskiego, miejsce upadku w pocisku zmienia się o 1350 metrów. Być może kojarzycie, że dawno temu żeglarze obserwowali statki, które wypływając z portu w stronę otwartego morza, stopniowo tak jakby się zanurzały. Maszty znikały jako ostatnie. To jeden z takich najbardziej typowych dowodów na kulistość Ziemi, jednak również i to jest poddawane w wątpliwość i teoretycznie jest to wszystko tłumaczone przez perspektywę, że te statki tak naprawdę po prostu znikają, bo stają się coraz mniejsze, aż w końcu niewidoczne. To zatapianie się statków, czy też wynurzanie się statków wchodzących do portu można zaobserwować samodzielnie, tu naprawdę nie trzeba polegać na internecie. Zresztą to nie jest wcale nowość. Wspominałem o żeglarzach obserwujących statki wpływające i wypływające z portu, ale zauważcie też przecież, że latarnie morskie zawsze były budowane gdzieś wysoko, aby to światło było zauważalne, aby wystawało ponad horyzont.
Zauważcie, że tak zwane bocianie gniazdo na statku było właśnie wysoko. No przecież na morzu horyzontu nie zasłaniają nam drzewa czy jakieś inne przeszkody terenu, więc po co wchodzić wyżej, skoro nic nam nie przeszkadza? Chyba, że przeszkadza nam kulistość naszej planety i żebyśmy mogli zajrzeć za horyzont, potrzebujemy wznieść się wyżej i wykorzystać tak zwane zjawisko obniżania horyzontu. Bardzo często również osoby, które twierdzą, że Ziemia jest płaska, podważają wszelkie istniejące dowody w bardzo prosty sposób. Używając słów typu spisek, fotomontaż, czy też używają pewnych niedopowiedzeń. Mówiąc, że istnieje jakaś siła, o której jeszcze nie wiemy, ale ona jest w stanie nam to wszystko wytłumaczyć. No dobrze, to jeżeli Ziemia nie jest kulą i jest płaska, to może my teraz zaczniemy poddawać w wątpliwość ich argumenty. Jeżeli Ziemia byłaby płaska, jak zmieniałaby się grawitacja? Czy ważylibyśmy mniej przy granicy dysku, czy więcej? Grawitacja jest skierowana zawsze do środka, no i w przypadku kulistej planety, no to jest środek Ziemi, więc zawsze ta siła jest skierowana w jedną stronę. Gdzie znajdziemy środek przy płaskiej Ziemi? No i w takim razie przy krawędziach dysku musiałaby ona być skierowana pod kątem, czyli chodzilibyśmy pochyleni. Nie jest mi to trudno sobie wyobrazić, ale to by wyglądało dosyć absurdalnie. Zwolennicy teorii płaskiej Ziemi regularnie pytają się, czy ktoś był w kosmosie, czy widział tą Ziemię. No dobrze, ale czy ktoś był przy granicy dysku? W kwestii bycia w kosmosie? Mamy relacje świadków? Mamy zdjęcia? W kwestii bycia przy granicy dysku? Nie mamy zdjęć, nie mamy świadków. Dodatkowo, ludzie podróżują wokół planety. I wcale nie mówimy tutaj o jakichś wielkich wyprawach, jak za czasów Magellana, gdzie to było potrzebne olbrzymie przedsięwzięcie. Mówimy tutaj o ludziach, którzy są w stanie okrążyć naszą planetę, płynąć samotnie jachtem. To nie jest nic nadzwyczajnego. To znaczy, sam bym oczywiście marzył o takiej podróży i w tym momencie ona nie jest w moim zasięgu, ale umówmy się, że to nie są już tak wielkie wyprawy wymagające zaangażowania całych krajów, aby ktoś mógł taką podróż odbyć. Nikt w czasie takiej podróży dookoła planety z niej nie spadł. Bardzo często możemy się spotkać z tym, że dowody przekazywane przez osoby uznające płaską Ziemię za faktycznie istniejącą są, łagodnie mówiąc, słabej jakości. Mamy aparaty cyfrowe wysokiej jakości, mamy bardzo dobrą optykę, bez problemu możemy nad morzem zrobić zdjęcie kilku statków znajdujących się w różnej odległości. Natomiast z drugiej strony zdarzało mi się dostawać zdjęcie wykonane chyba telefonem Nokia 3210 albo kalkulatorem pokazującym coś, a wytłumaczenie brzmiało tak. To wcale nie statek znika poniżej horyzontu, tylko po prostu staje się niewidoczny i stapia się z linią horyzontu. No nie, nie, tak po prostu nie jest, naprawdę. Dzisiaj można pokusić się i poprosić o zdjęcia wysokiej jakości. Ja już nie mówię o tym, że kiedyś ktoś próbował mnie przekonać, że Księżyc jest plazmą i na dowód pokazał mi film. I ja w pierwszej chwili myślałem, że to jest jakieś zdjęcie bakterii spod mikroskopu. Takie nieostre, ruszające się coś. Kolejnym dowodem na kulistość naszej planety jest wspominane wcześniej zjawisko obniżania horyzontu. Ono występuje, można go samodzielnie doświadczyć, to nie jest specjalnie skomplikowane i kulista Ziemia doskonale je tłumaczy, natomiast kompletnie nie jest w stanie tego wytłumaczyć płaska planeta. Dlaczego możemy zajrzeć poza horyzont, jeżeli wzniesiemy się wyżej? Coś, co również myślę, że bardzo łatwo doświadczyć, zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym, to długość cienia. Długość cienia zmienia się oczywiście zależnie od pory roku.
bo zimą cień jest dłuższy, słońce znajduje się niżej, a więc rzuca dłuższy cień w południe, natomiast latem słońce znajduje się wysoko w południe i ten cień jest krótszy. Jeżeli ktoś z Was podróżował na południe Europy, nie mówiąc już o Afryce, to z pewnością zauważył, że ta długość cienia jest zupełnie inna. Być może zauważył również, że słońce jest na innej wysokości od tej samej godzinie, co w Polsce. Mamy godzinę 12 w Egipcie, Grecji, Polsce, a może ktoś poleciał na północ do Norwegii, będziemy mieć zupełnie inną długość cienia, bo słońce będzie znajdować się na różnej wysokości. Znowu, kulisty kształt planety bardzo dobrze to tłumaczy. Z kolei płaska Ziemia? Nie do końca. Dalej, kolejna sprawa to dzień i noc. No, na kulistej Ziemi sprawa jest prosta. Ziemia obraca się wokół własnej osi, słońce chowa się za horyzontem, gdy mamy ranek, wstaje nad horyzont. Wszystko jest łatwe, proste i przyjemne. Jak by to wyglądało na płaskiej Ziemi? Gdyby to faktycznie była świecąca kula, to cały czas byśmy je widzieli. No bo jeżeli by znikało gdzieś daleko, krążyło nad nami, tak jak pokazują to niektóre filmy, no to być może i robiłoby się ciemniej, bo źródło światła jest dalej, ale dalej ten punkcik tego słońca widzielibyśmy na niebie. Tymczasem nie widzimy. Znika pod horyzontem. Gdyby zachodziło z kolei gdzieś za naszą płaską Ziemię, no to by znaczyło, że na całej naszej planecie robi się ciemno w tym samym momencie. No a znowu, tak nie jest. Tu też prosta sprawa, zadzwońcie do ciotki w Stanach, czy gdzie macie w innym kraju i spytajcie się, jak tam wygląda sprawa, jeżeli chodzi o jasność. Zadzwońcie, tuż po zachodzie słońca. Czy widzą słońce jeszcze, czy nie? Kolejna sprawa to nasze niebo, ale tym razem widoczne w nocy. Na płaskiej Ziemi, na całej naszej planecie musielibyśmy widzieć dokładnie te same gwiazdy. Tymczasem tak nie jest. Na półkuli południowej widzimy zupełnie inną część kosmosu niż na półkuli północnej. Jak jesteśmy przy nocy, warto jeszcze zwrócić uwagę na gwiazdę polarną, czyli gwiazdę znajdującą się dokładnie nad biegunem północnym. To wokół niej wszystkie gwiazdy się poruszają, oczywiście dlatego, że Ziemia się obraca. I tutaj znowu, jeżeli jesteśmy na biegunie, to gwiazda polarna będzie widoczna dokładnie nad nami, ale jeżeli będziemy podróżować na południe, będzie ona znajdować się coraz niżej nad horyzontem, a jeżeli miniemy równik, nie będziemy jej w stanie zobaczyć. Kulista Ziemia doskonale to tłumaczy, płaska Ziemia jak zwykle nie. I to tyle na temat płaskiej Ziemi. Temat skończony. Do usłyszenia.